Musisz być twardy jak pokrochmalony ręcznik. Tak się mówi? Nie, ja tak powiedziałem. Nie powtarzaj tego, nic nie. Magic Mike, tańczysz też? Nie, niestety. Rozbierasz się? Nie, to musi być old school. O, kurde. I później sobie zrobimy podciąganie na drążku na biceps. Żartowałem. Zawsze jak przyjadę do Polski, jak kręcę z kimś filmik, to mi się zawsze taki pierwszy tekst wstępny jest. No ja dzisiaj jestem na minikacie, albo ja jestem na redukcji, albo ja jestem na... Dlaczego? Dlaczego? Żebyś wiedział, że jesteś w Polsce. To mi się w głowie zakręciła, to ty robiłeś. Poczekaj, się schowam za tobą. A ty teraz mów, bo jesteś sam. Ale czekaj, jeszcze pozy mieliśmy zrobić. Ja pierwsze słyszę. Na razie, cześć. Dzień dobry, YouTube. Serdecznie witam w kolejnym odcinku. Nie w trasie, chociaż nie wiem, czy w trasie, bo jestem u siebie, ale ktoś tam coś psuje. Jeszcze nie. Siema, cześć. Witam, kolosie. Tak trochę dziwnie będę wyglądał, ale to nie o to chodzi. Bodybuilding pro zawodnio. O, jeszcze tak? Może ja się schowam za dumę. A ty teraz mów, bo jesteś sam. Pytam, gdzie jesteś? Pytam. Zniknąłem. Zniknął. Maj Cieśla jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzisiaj będziemy robić trening, ale już tutaj, teraz odsyłam do Seven Nutrition Podcast, gdzie tam rozmawialiśmy na różne tematy, a tutaj będzie jakby rozwinięcie tych tematów. Dzień dobry, witam cię serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry, raz. Witam. Fryta Jim, cieszę się, że jesteś. Też się cieszę. Słuchaj, co dzisiaj robimy? No, bo słyszałem, że lekką klatę, ale nie zgodzę się, że będzie lekko. No, dla ciebie na pewno nie lekko. Ja postaram się, chociaż jestem w tym okresie odpoczynku, ale postaram się robić trening. Ale nie, słuchaj, dokończę. Czemu każdy polski kulturysta tak zaczyna? Cicho, tego nie ma. Czemu? Nie ma. Ja będę robił na tyle, ile mogę, bo nie będę ci dorównywał w ciężarach, bo ty jesteś silny, ale ja będę robił ciężko, do upadku, na tyle, ile mogę, żeby się nie zerwać. Po pierwsze, ja nie jestem najsilniejszy na klatce. Aha. Nie jestem silny w ogóle. Serio, nie jestem silny. Wyciskam może na skośnej ławce na 6 powtórzeń ze 140 kg. To wszystko. Mhm. Jestem najsłabszą partią, jaką mam, to jest klata. A po drugie takie pytanie. Zawsze jak przyjadę do Polski, jak kręcę z kimś filmik, to mi się to zawsze taki pierwszy tekst wstępny jest. No ja dzisiaj jestem na minikacie, albo ja jestem na redukcji, albo ja jestem na... Dlaczego? No dlaczego? Żebyś wiedział, że jesteś w Polsce. Narzekać. No. Lubiłem narzekać, tak? Ale mi się chce pić, ale mi się chce pić. No. Dostaniesz wodę, ale mi się chciało pić, ale mi się chciało pić. No, dokładnie. Tak to już jest. No. W jakim jesteś teraz okresie? Masowym jeszcze. Kończę masę za 4 tygodnie. 1 kwietnia zaczynamy redukcję. Mhm. Chociaż te pierwsze, to powiedzmy 4-5 tygodni redukcji zawsze jest takie... Spokojne wejście. Tak, no spokojnie, tak, zawsze jeszcze siła pójdzie w górę, lepiej się poczuję, bo mam bęben mniejszy, nie muszę tyle jeść, kardio lekko, co tam coś podkręcę. Mhm. No. Ale wolisz taką redukcję, wolisz masę? Masę, zawsze. Jedzenie? Jedzenie. Lubisz jeść? Jedzenie, kurde, to jest dla mnie najgorsze. Słuchaj, nie będziemy przedłużać tego wejścia, bo my w międzyczasie sobie pogadamy. Dokładnie. Nie wiem, ile odpoczywasz między seriami, czy będziesz gonił, czy nie. Tak czy siak, robimy trening, stricte taki, jaki ty masz ułożony, ale na moich sprzętach, bo... Spoko, pewnie. Gdzieś tam dostosujemy. A co dzisiaj robimy? Klatę i... Klatę? Wiesz co, możemy zrobić klatę i powiedzmy barki, albo możemy zrobić klatę i biceps, albo klatę i triceps. Ale pierw zrobimy klatę, a później sobie pomyślimy. A potem ty zdecydujesz sobie, co byś chciał zrobić. Dobrze, zapraszam, żebyście oglądali od samego początku do samego końca. Jak to się skończy? Czy wszystkie sprzęty nie będą pozrywane, bo Mike lubi popsuć wszędzie gdzieś, co jest. Jak nie kibel pęknie, to urwie jakąś rączkę. To jest tak solidny sprzęt, że jestem spokojny. Słyszałem. Zobaczymy. Waldi robi. Będzie Mike approved. Będzie miał znak tu powieszony. Tak jest. Waldi zrobił, Mike udowodnił, że jest dobry sprzęt. Okay. Słuchajcie, zaczynam od pierwszego ćwiczenia, jakieś wstępne? Coś tam? Tak, ja ogólnie zawsze zaczynam rozpiętki, ale ogólnie na skośnej ławce. Aha, robię. Okej. Okay. Możemy zrobić skos. Zaraz zmienimy ławkę. No, to przeniesiemy sobie. Będzie lepiej. Dobra. Razu, bo my wtedy będziemy robić na skosie, potem jeszcze raz wyciskanie na prostej ławce. A czyli wyciskanie zaczynamy później po tym pod skos. Pod kątem, tak. Czy chcesz zrobić na przykład na płaskiej, a skos wyciskanie pierwsze? Nie, na skos tu i na skos tu zrobimy. Okej, okay. Idziemy po ławkę. Ja odstawię tu na razie. Opa. A ja pójdę kilometry, zrobię z tą ławką. Może zrobimy też taki trening, że te
Ja ci powiem ogólnie, jak ja robię. Mhm. Czyli jak te serie moje wyglądają. Jakie robię intensity sets, czyli jakieś tam, nie wiem, rest, post, czy cluster, czy dropy jakieś, po prostu ci wszystko powiem w czasie treningu. A ja się postaram, znaczy się chciałem powiedzieć, a ja iść wersuchę. No. To jest taka, czy w lewo, czy w prawo, żeby sobie wyczuć, nie? Nie, spoko. Jest tak, o, i będziemy robić na razie zawsze 12 powtórzeń. Okay. Zobaczymy, na ile sobie pozwolimy tu dodać ciężaru. Mhm. No ale... tu nie braknie. Nie braknie? Nie. Chyba. Tak pierwsze, wiesz, nawet nie liczy tych pierwszych takich rączki powtórzeń. Rączki są okej, okay. Się... jakbyś chciał grubsze, nie, są też grubsze. Nie, ja taki, ja nie narzekam, ja nie. Się cieszę z tego, co jest. Jest okej okay dla ciebie tak? Super. Jest naprawdę super. Fajną masz koszulkę. Tak? No. Od mojego kolegi z Dachau. Aha. Chris Jim, 26. Ty powiedz w swoim języku, skąd to jest i się mu to puści. Fajnie by było, że jakbym taką też miał. Albo czy można to gdzieś kupić, to... Wyślę. Okej. Okay. Lieber Chris. Hier in Polen sind deine T-Shirts gefragt. Leute fragen mich, wo ich diese schönen T-Shirts habe. Vielleicht kannst du mal den lieben Fritter hier ein, zwei zukommen lassen. Dann können wir es mal privat unter uns ausmachen, wie ich das zurückgeben kann. Würde ich sehr darüber freuen. Kannst du mir zuschicken, ich bringe ihm das mit. Oder direkt an Fritter schicken. Powiedz, że macham głową, jakby coś rozumiem, a nic ja, nie rozumiem. Der bewegt nur den Kopf und dabei versteht alles, aber der versteht gar nichts. Ist aber nicht wild. Deine T-Shirts werden hier gefeiert. Dankeschön. Ile? Jedną więcej. Dobra. Bo wydaje mi się, że jak już będziemy wchodzić na te większe, to będzie taki przeskok trochę mocniejszy, nie? Aha. Ale to też taki znalazłem patencik, że wiesz, zawsze sobie sztangieleczkę położę. Ale, o, właśnie, no. Nie, no. Żeby nie było... Kombinujesz. Kombinuję. O, lepiej. Super. Zobaczcie, wyfryta gym, nawet zawodowiec, jeden z większych, spokojnie zrobi trening. Adi, dobrze jest? Dobrze robi? Adi ma zeza, to wiesz. Adi ma zeza lekkiego. A ty co, nie pijesz intra? He? Seven Nutrition, jakieś intra pijesz? Nie, wiesz co, no nie chcę narzekać, ale ja jestem teraz w fazie odpoczynku, więc tych supli jest naprawdę bardzo mało. Co, nie pijesz EAA? Nie sobie pijesz w trakcie treningu? Znaczy, przed treningiem piję sobie EAA, cytrulinę, argininę, biorę kofeinę. Oh. W zależności jaki trening, zawsze tej kofeiny jest więcej przed plecami, takimi nogami ciężkimi. Okay. Ale jak się też czuję dobrze, to staram się w tym okresie po prostu wszystkiego jak najmniej. Że okay. Potem jak zacznie się okres taki solidny, rozumiem. To wtedy... Ja sobie idę po swoje. Marcin, ale kręć mnie, a nie siebie w lustrze, dobra? Okej. Okay. Przyzwyczajony jestem, bo czasami jak nagrywam, razem nagrywamy tylko. Mój trening to sobie rozmawiamy. Jestem cały czas przyzwyczajony, że on ma się odzywać. No, rozumiem, rozumiem. A on nie chce się odzywać. Ale wiesz co? Jak kamerzysta czasami coś powie śmiesznego, no. To nawet dla ludzi zdrażnie, jak oglądają. Bo mój na przykład kamerzysta coś tam dogryzie komuś, aha. Coś powie komuś, aha. Coś zapyta się głupiego. I tak właśnie taka, wszyscy są razem, taka interakcja zawsze lepiej się ogląda, nie? No. Jak wchodzi? Dobrze? Dobrze, dobrze. Dobra, ja dobrze. Mówię... Ale ciepło się robi, ciepło, fajnie. Też mi jest tu. Jak tego, to włączymy wiatraki, otworzymy okna. No, co ty? Spoko, ale Adi, ty nie. Ty odejdź, chłopie, ode mnie. Ale tak jest przywiązany do swojego pana, że wyszedł na chwilę, drzwi były zamknięte, to po prostu trzeba było go wypuścić, bo musiał iść, nie? No tak. Super. I po 12 ruchów. Ile? 12? 12, no. Dobra. Dawaj, spadaj, Adele. Kochany. Powiedz mi, czy jest taka grupa mięśniowa, Majka, którą bardzo lubi trenować, a której nie lubi trenować? Czy po prostu, ja wiem, że ja lubię wszystko trenować, tak jak Ronnie Coleman, nie? Wszystkie ma ulubione ćwiczenia, ale które takie najbardziej lubisz, a które nie lubisz? Nie lubię ramion trenować, biceps. Aha, nie lubisz łap trenować? Nie, nie lubię. Bo to jest po prostu ta partia, na której się muszę najbardziej skupiać. Najgorzej mi rośnie, najgorsze efekty jakieś tam mam, więc
Ogólnie mi jest trudno się też pod kątem tych technicznych, wiesz, jak na przykład z kimś trenuję, mi ktoś pokazuje, jak tam złapać, przekręcić. To czuję tak, jakby najwięcej mi brakowało tej mobility właśnie w bicepsie, nie? Mhm. Jak wykręcam hantle, to taki problem, że nie mogę bardzo wykręcić ręki. Aha. Bo gdzieś mi tam ścięgno blokuje czy coś. Mhm. Powinien chodzić do fizjoterapii, rozciągać się i tak dalej, ale jestem taki... Nie ma czasu. Nie, no i ochoty tak nie mam. Nie mam ochoty, nie mam czasu. Jak mam wojnę, to wolę sobie posiedzieć. Nic nie zrobić, z psami sobie wyjść, odpocząć, a jeszcze... Ja sobie mam trochę siły, to chcę, że ci przekręcę. No możesz, no. Tylko, że już po tym treningu nie będzie. To może pod koniec lepiej. Robimy przeskok? Przeskok, no, będzie okej chyba. Dobra. Czy ty na przykład to, co teraz robimy, to liczysz serię, czy to w ogóle nie liczysz? Nie liczę. Bo to jest takie typowo taki... rozgrzewające, no, w Anglii, aktywujące. W Ameryce się mówi FIDA set. Aha. Ja to jest takie rozgrzewka, nie? No okej. Okay. No. Sprzętu nie znam, to może nie wiem, kiedy się zakończy rozgrzewka. Po niemiecku może... jak jest rozgrzewka? Warmmachen. Warm? Warmmachen. Warmmachen. Okej. Okay. Zawsze się tam jakiś słówek człowiek dziabnie. Trzy, super. Dobrze. Adi, też chciałeś poćwiczyć? Pierwszy raz na siłowni, jeszcze nie był nigdy, nie wiem co się dzieje. Ile u ciebie zajmuje generalnie trening? Już nie mówię, czy tam klatka tak, wiesz, statystycznie, idziesz na trening... 2,5-3 godziny. Zawsze. Trening? No. Zapadła cisza. Wczoraj zaczęliśmy o 16. Ale wiesz, bo to nagranie, nie? No nie, ale... Trochę tam Tomczuk oczywiście zaczął tam marudzić i gadać za dużo, ale zeszło 3,5 godziny. Jakby przestał tam pół godziny, by mniej było, jakby sobie nie ściągnął butów 20 razy i sobie nie, wiesz, jakby tam nie marudził. A nie? Co w tym jest, że właśnie widzę, i tu nie mówię teraz o tobie albo o filmach, które tam nagrywacie, czy tam wczoraj nagrywaliście, czy nawet Chris, to ściąganie tych butów, nie? I w tych skarpetach robienie. Ja wiem, że tam stabilizacja, może jakaś stopy, ale patrz, no założysz normalne trampki, ty już masz płasko, nie? Ja mam takie bokserki, powiem ci, albo te moje five fingersy, bo lubię jakbym, wiesz, na boso wtedy fajnie mi i ślizgają się na łydkach. No. Bo nieraz jak masz takie normalne buty, jak robisz łydy, to się wyślizgują, rozumiem, nie? No. Nie wiem, ja ci szczerze powiem, że nigdy na to uwagi nie zwracałem. Ja miałem t-shirt stary, tu ubierał na siłownię, albo jakiś za mały t-shirt ubierał na siłownię, jakieś stare buty ubierał sobie na siłownię, bardziej tak nie patrzyłem, żeby... I to jest właśnie to, że lubisz trenować, skupiasz się na treningu, nie, a nie na pierdołach, nie? Jak ja widzę ludzi, co mają buty powerlifting, bandaże na kolana, mają powerlifting ten belt, ten pas ubrany, potem mam jeszcze coś na łokciach, kurde. Ja na łokciach muszę założyć, ale ja mam 50 lat, to rozumiem, ale słuchaj, no ale nie masz full sprzętu ubranego. Nie, że nie. Kolana, nogi, na ramionach coś, tu jeszcze jakiś pasek, tu pasek na kolanach, wiesz, znasz teraz, co tak łażą wszyscy, nie? Mhm. Ja ci powiem, że albo jakieś rękawiczki czy coś, ja tak zawsze trenowałem. Ja bym mógł też w klapkach i krótkich spodenkach, ja byłem na Sri Lance. No. To tak było mi gorąco, że miałem klapki albo na boso i spodenki krótkie, to wszystko. Bez koszulki. Ja długo trenowałem w klapkach, ale wiesz, do którego momentu? Gdzie spadło. Nie. Ach, spadło to kit. A. Tylko, że tak się spociłem, że mi się noga mi się ślizgała w tych klapkach. Chyba, że byłeś w japonkach, to ci się nie ślizgało. Nie. Tak samo miałem w Sri Lance, że tak się pociłem, że się ślizgałem. To gdzieś w Niemczech, Sri Lanka? W Monachium. Tak. A, to za Monachium, te 10 kilometrów. Tak. Na północ. A, no to dobra, to znasz, już wiem. Niedaleko Rolanda. No, często przejeżdżam. Dobra. Już teraz będzie ciężko chyba. No. Ale to żadnej pomocy ani nic, nie? Nie. Dobrze, że jesteś pierwszy. Zobaczymy. Nie, jeszcze za lekko. Lekko? Tak. Dobrze. Już następna będzie robocza. No. To nie wiem, jak tam u ciebie z siłą będzie wyglądać. No zobaczymy, ja to wiesz. Zróbmy tak. Ty na przykład zrobisz 10, 12. Ja postaram się... Wiesz, jeżeli mnie równać, to nie zerwie, albo z 8. Albo zrobię mniej po prostu, ale będę trzymał twoje ciężary. Okej.
Także staraj się dzisiaj robić ciężarami na 50 powtórzeń, to wtedy będzie ok. Hajulep. O, sorry. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11. 12. Okej. A już ciężko było? Ciężko. Bo już oszukujesz. No. Bo już widać, że... Ale chciałem się zapytać, mówię... No. Chciałem zapytać, zastrzeżenia do techniki? Miałem te dwa słowa, no. Ale nie odzywam się. Nie, nie. Kurde, poruszył. No, no, oszukuję. Oszukujesz, bo widać, no. Załączysz tak, no. A nie łączysz się tak razem. No, dokładnie. Nie? Już krótki ruch, niżej, nie wyżej. Tak, tak, tak. Teraz zrobimy już taką roboczą. Tak, o. Złapiemy oddech. Ty co zrobisz zaraz? Ja teraz roboczą zrobię, ty też. No. Bo ty się starasz ją porządnie zrobić. Okej, okay. 2-3 powtórzenia, ale porządnie. Bo... Nie, no możemy nawet mniej ułożyć ciężaru, a żeby było idealnie. To będzie pierwszy, work set taki pracowity. Okay. Taka pierwsza pracowita seria. Druga będzie, że zrobimy dropa, no. Taki back off znany. Mhm. Ale ten back off będzie miał 6 serii w jednej. Czyli zrobisz 10, 11, 12, 13, 14 powtórzeń, zobaczymy ile dasz radę. Mhm. Na bok. Mhm. Oddech złapiesz. Aha. Nie wiem. Z 15 sekund będziemy liczyć. Dobra. 3, 4, 5 powtórzeń zrobisz. Aha. I znów 15 sekund. Okay. I cały czas ten sam ciężar. Tak. I 5 razy zrobimy tak. Okej. Okay. Okay? Nie wiem, czy za piątym się ręce ruszą. No nie, 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 tak powinno być, że tylko z 2-3 razy zrobić i git. Okay. Nie? To się tak nazywa w Ameryce. Yes. Mayo reps. My, M, Y, O. Aha. Za oknem. Aha, za oknem się gdzie to takie te odgłosy. To ja teraz zaczynam swoją pierwszą serię pracowitą. No. Tak się mówi pracowita seria? Robocza. Robocza, o. Robocza. Ale ci powiem, wejszło. A teraz jak porządnie zrobisz, to jeszcze lepiej wyjdzie. No. Jak nie będziesz oszukiwał tu swoich ludzi. Już o tą maszynę jestem spokojny. No bo jakby nie było, tu się trochę, wiesz... Z tej siły wyeksploatujesz, nie? No jakby nie było, czy nie? To znaczy? No słuchaj, jakbyśmy weszli tam na pierwsze, przypuśćmy, byśmy wyciskali po 200, no to jak zrobimy teraz tu pierwsze i dosyć mocne, do upadku, to myślę, że tam 150 będzie okej. Okay. No tak, no zawsze tak jest, ale właśnie to jest, w tym właśnie jest sędzia, nawet jak nogi robię, no. To przysiady robię jako piąte albo szóste ćwiczenie, a nie jako pierwsze. Po prostu jakbym chciał przysiad zrobić bardzo ciężko jako pierwsze albo drugie. Szkoda stawów, nie? Kontuzja po prostu by mógł się jakieś nabawić, kontuzji, nie? Mm-hmm. Bo wtedy robię przysiad, nie wiem, na hack smicie 300, 350 kilo. No. Jak tam wtedy już coś szczeli, to szczeli porządnie, nie? No, a tak jako ostatnie ćwiczenie, jak zrobię, wczoraj chyba miałem 350 plus jednego z białego stoku, czyli 113, no było trochę ponad 450 kilo. Co prawda na odwrót, trochę jest lżej wtedy, bo wtedy bardziej też dupo może przycisnąć. No to tak na 6-7 powtórzeń, że to ciężko było, nie? No. Tylko ty nie używasz żadnych nakolenników ani nic, nie? Nic, ja całe szczęście nigdy nie mam problemów. No. Nigdy. Ja niestety kolana, łokcie, jak są już takie większe ciężary, to już muszę. No ale... Nie, słyszałem, że to będzie czekać jeszcze po 30, ale jeszcze jestem przed. To masz teraz dokładnie ile? 29. O, czyli między nami jest różnica dokładnie, czyli ty jesteś 9,4. Tak. A ty 8,4? To byłem już rok po maturze. A nie, który jest? 7,4. 7,4, no. A nie 8,4, no sorry. No także wiesz. Ale cały czas powtarzam i to w każdym filmie, że to jest piękne w tym sporcie, nie? No. Że sobie, nie, już tam dziadek, ja tam 3 sztabki, ty wszystkie, tylko że po prostu... Słuchaj, jak ja widzę teraz jeszcze filmiki są od Brancha albo Jay Cutler, teraz i nawet, no fajnie mi się to ogląda, tak? No. Nawet, że jest starszy gość, że fajnie, ciężko trenuje, zdrowy jest, rozwija swój biznes. Ja zawsze mówię, że proszę Boga, żebym też był taki zdrowy, w ogóle, żebym tyle lat żył jeszcze w tym sporcie. I dlatego jak wszystko z głową się robi, to... Właśnie to, tylko że niestety prawda jest, że men's open bodybuilding sobie trzeba głowę wyłączyć. To już jest tak. To jest men's open bodybuilding, nie? To nie jest klasik fizyki. To nie jest klasik, to nie jest męska sylwetka, tylko to jest po prostu... Ja tak zawsze mówię, kto ma najlepszą genetykę do zdrowia? Mhm. Open. To jest open. Niestety. Ale to nie teraz temat.
ekstra. Góra! Mocno! Ciśnij, 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 ciśnij! Okej. Jest good. Odpocznij. Ja chyba pod to nawet nie będę podchodził, nie? Bo... Nie, wiesz co, zrób se tak jak... Ja bym nawet jedną dał mniej, ale żebyś porządnie dokładnie zrobił. Dobra, okej. I teraz zrobisz tyle ruchów, ile dasz maksymalnie rady. Dobra, ale... Czy będzie 15, czy 4, czy 20, nieważne. Dobra. Będziesz kontrolował technikę. 3. 4. 5. 6. Dawaj! 7. 8. Łączymy bicepsy, pamiętaj. Bicepsy łączymy. O tak! 9. 10. Dawaj! 11. Dawaj, Fita. 12. Dawaj! 13. Dawaj, jeszcze jeden wyciśniesz. Jeżeli wyciśniesz. I jeszcze pół. Pół. O tak. Super. Dobrze. Ale o wiele lepiej teraz poczułeś, no, niż byś wziął teraz więcej ciężaru. Czyli nieraz nie warto walczyć. Nie. Z samym sobą, nie? Ale jak mi powiedziałeś to, łączymy bicepsy, no, to od razu wiesz, wiesz, że chcesz to złączyć, no. No bo wtedy ludzie zawsze w głowie mają to ścisnąć. No. Ręce, żeby, tak? No. Dłonie, żeby złączyć, aha, ale najważniejsze jest właśnie bicepsy złączyć, żeby tu zawsze naprężyć, nie? Tego w sumie nie było, nie? No. No. O, fajnie. No. Wchodzi. No to jest, teraz... Ty to układasz, czy tym samym robisz? Nie, nie, teraz ja już mam pierwszy roboczy, ty też. No. Ty zaraz sobie zrobisz tym jednym mniejszym, zaraz. Dobra. A ja mi dasz na dwie, żebym nie taki miał. Aha, czyli mniejszą? Cytkę? Tak, czy mniejsza? No. Zobaczymy. Powinno mi wejść tak... 12 razy minimum, mhm, i potem będzie do tego 5 tych major reps. Okay. Czyli 3-4-5 powtórzeń, przerwa. I 5 razy, tak? Będziesz okay liczył do 15. Dobra. A to zaraz jeszcze muszę oddech złapać. Złap. I tak robimy ile? Te piątki? To jest jedna seria? No tak. Ale wychodzi 6 w jednym. Ciechy usiądę. Wychodzi 6 w jednym. Pierwszy robisz tam 12, zobaczysz ile w ogóle dasz dokładnie zrobić. I potem zawsze próbujemy 5. A jeśli będę liczył 15 sekund, tak mniej więcej, nie? Tak, nawet trochę szybciej możesz. I tam raz, dwa, tylko raz. 15. No, to zawsze się śmieje. Tak samo jak w Polsce trenuję z kimś i liczymy sekundy, no, jak rozciągamy. Aha. Raz, dwa. No. To mi liczą, raz, dwa, no, trzy. A jak sobie liczą, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, nie? A dobrze jest liczyć jak... Po polsku akurat to tak, jak zaczynasz od jedynki, to tak, 21, my też wiemy, czy tak robimy, tak samo. Einund zwanzig, zweiund zwanzig, tak samo. Sekunda jest, nie? No, no, no. Ja po polsku będę liczył, bo mógł się pomylić, byś musiał od nowa robić. No. Czym więcej ważę, no, czym więcej potrzebuję przerw i czym słabszy jest na siłowni. Czy to nie jest fenomen dziwny? Taki paradoks. Paradoks, nie? Mhm. Że kiedyś robiłem, miałem z 30 kg mniej, mhm, robiłem przysiad 290 kg dwa razy. Mhm. Jakbym teraz próbował przysiad zrobić 290 kg, to bym sobie kolana normalnie wyłamał, bez szans, nie ma opcji takiej. Ale weź pod uwagę, że to jest 290 kg na wadze, na sztandze, ale na wadze tak naprawdę jest więcej. To nie jest 290 kg, no, no, tylko ja tam powiedzmy już jest 330. No ja rozumiem, o co chodzi, no ale nawet tak... Nawet przy wyciskaniu tak czuję, albo przy innych ćwiczeniach, aha, że bardzo szybko mi powietrza brakuje. Ale to jest, wynika z tego, że im więcej tkanki mięśniowej, tym więcej jest do dotlenienia, tak, a organizm ma tam jakiś limit pułapu tlenowego, tak, więc tak jak Pudzian pierwszy raz wyszedł do walki, nie? No. To jest tak koniec samo. Jeszcze na moim kanale, jeśli mogę zareklamować swój kanał, no jasne, Magic Mike, teraz mam fajne filmiki, bo jeździłem, naprawdę dużo jeżdżę aktualnie w Niemczech, bo to są kulturystów i innych bokserów, no, i boksowałem z Abu, Abu no Habib, znany bokser u nas w Niemczech, to rozgrzewkę robiliśmy, to po pierwszej minucie już byłem wykończony, koniec. W drugie ćwiczenie skakaliśmy na tym, jak się mówi, na skakance, bez szans, no, a potem ubraliśmy się do sparingu, aha, bo normalnie jedna runda 3 minuty.
to my robiliśmy 3 rundy po jednej minucie. No i ciężko. Bo ciężko, nie mogłem się wcale ochronić, nie? Jak on przyszedł i już opuściłem ręce, to ciach, ciach, w czachę dostało i po wszystkim było, koniec, nie? No i koniec, na specyfika, nie? Kiedyś byłem na takim treningu, to po tej macie, to ja nie mogłem już potem nogi podnieść, nie? A oni tam fikali, a ja już na łydy to nie mogłem, bo to wiesz, no. Pospinany cały. Tak. Magic Mike, tańczysz też? Nie, niestety. Rozbierasz się? Niestety. Okay. Ale to wiesz, jak się nikt nie patrzy w kuchni. No. Albo z psem. Albo z psem. Albo z psem. To piesek lubi tańczyć. Jak włączysz ten George Michaela, no. Albo Titanica. Z Celine Dion. No. Przytulasa. No właśnie. Bo psy są takie przytulaśne, nie? No to pasuje mi. Dobra. 2, 3, 4. Góra! 4,5. Pięknie. Aż mi się w głowie zakręciła, to ty robiłeś. No. Dobrze. To jest tak samo. Okej. Okay. Zobaczymy. No. Jak dasz więcej rady niż 15 razy, no. To co zrobimy, że nie będziesz robić do 5, tylko powiedzmy do 7 albo do 6. Okay. Bo teraz jest taki przeskok trochę mocniejszy, no. Z tej pierwszej do tej. Okej. Okay. Zobaczymy. Raz. 2, 3. 14. Dawaj! 15. Okej. Okay. Dalej, dalej. Do końca. 17. Okej. Okay. Dawaj. Dawaj! 20. I dawaj jeszcze jeden. 21. O tak. Okej. Okay. Odpoczywamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekundy w tą czy w tą obojętnie. Nieważne. Dawaj. Maksymalnie. Ile dasz rady? 2, 3, 4, 5, zrób 6, nie muszę 6 robić. Jest ok, dobra. O tak to robić. Raz, 2, 3, 4, 15. 2, 3, 4 i ostatnie. Okej, super. Koniec. Raz, 2, 14 i 15. Dawaj, trzecia runda. Dawaj. Raz, 2, 3, 4 i 5. Dobra, nie. Okej. I 15. 14. 13. 12, 3, 2, 1, 0. Czwarta runda. Raz, 2, 3, 4 i 5. Koniec. I ostatnia runda teraz będzie. Raz, 2, 14, 15. Dawaj, ostatni raz. Wszystko z siebie daj. Raz. 2, 3. Dawaj, płyta. Opuść i pół. I pół. Okej. Okay. Idealnie. Tak właśnie powinno wyglądać, bo 5 serii już nie dałeś rady. 2 razy, 3 razy, koniec. No widzisz, ja znów lubię łapać. No. Tak. Tu to wężej, no. Teraz sobie daję łokcie bliżej ciała. Aha. Ja tak lubię. Aha. Ja tak lepiej czuję, nie? Mi znowu. Widzisz, ja sobie tutaj daję. Tu. Tak, o. I tu. I łokcie w dół. No. Tak. Tylko ja znowu łap praktycznie nie ćwiczę, no. Bo wszystko mi w łapy wchodzi. Tak? No. Ja ręce, biceps, triceps to ćwiczę tak sobie, wiesz, na koniec jakiegoś treningu. Też bym tak chciał. No. Jak ja bym ćwiczył znowu ręce,
jak niektórzy mają predyspozycję do nóg. No. Wiesz, osobny dzień, biceps, triceps, tyle serii, no. To dwa razy w tygodniu, to dysproporcja murowana, nie? No ale masz triceps, co widać. No. Jest triceps. Jest, jeszcze nawet na tym. No. Się jeszcze źle nie jest. Nawet się tniejesz. No. A brzuch jesteś gruby ogólnie teraz? A w życiu. Nie? Pokaż. Nie, no, teraz. Ze mnie zawsze się śmieją. No. Mówię, że mam 150 kilo. No. A potem mi się każą rozebrać i robię formczek. Okej. Okay. Tłusty nie jesteś. No. Zawsze to pierwsze, co do mnie mówią, tłusty nie jesteś. Później się rozbierzemy i sobie zrobimy porównanie. Tak? No. To co robimy? 20? To są? Tak, to te niebieskie. Plus jest taki, że te talerze są cieniutkie, nie wyglądają, ale nie, to ja musi być old school. O, kurde. Runda pierwsza. Ja tak, wiesz, ostatnio liczyłem, mówię, ile tu mam ciężarów. No. Mówię, jak Maś przyjedzie, kurde, żeby było jak to założyć, nie? Na klatę akurat, na przysiad może ciężko. Ale powiem ci, że tą śrubkę, co to robiłem, taka na sztywno, no. Elegancka, bo nic ci nie buja. No, no, no. Wiesz, sztywniutko, także Waldi, twój pomysł się sprawdził. Mówi, weź zrób i zrobiłem. Chciałem kiedyś od Waldiego coś zamówić, no. Ale niestety nie odpisał mi. Aha. Ale już 11 lat temu było, nie? No. No. Przepuszczam, może jakbym teraz go poprosił. Bo to był jego brat. Jego brat? No. Aha. No i przez to ci nie odpisał, ten Waldi odpisuje. To więc może to są w starych wiadomościach poszuka Waldi i mi odpisze jednak. No. Nie odebrałeś sprzętu. Nie odebrałem. Okej. Okay. Lecisz. I teraz... Dochodzimy tak, że się pierw rozgrzejemy cały czas. No. Aż będzie taki ciężar, że go damy rady powtórzyć z 6, 7, 8 razy. No to ja już mam taki ciężar. Teraz już myślisz? No. Zobaczymy. Tego nie, już ten, tamten co był. No co ty? No poważnie, ci powiem, że czuję lekko, ale nie. Ale ja drogę po tamtym. Nie, bo ja jestem, ja pomogę. No, dobra. No. Ja jestem. Muszę założyć te na kolaniki na łokcie. No i jeszcze kask musisz ubrać. Tak, i ten aparat na zęby. Uchraniacze na paznokcie. Zaraz dzwonię do Mariusza, jeśli może ci tam wyślę jeszcze szybko jakieś bandaże. A ma? On na wszystko, chłopie. A maści? On na wszystko, proszki, maści, bandaże. Maniek, może zadzwonię do ciebie. Maniek to wszystko ma, wszystko ci pomoże. Taki podlaski Kuwait, ale na wszystko wymówka. No. Gotów? Tak. Jo! Nie ma 3-4, lekko jest. Opa. To będzie to? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, to ja sobie tym pyknę. Już teraz mówisz, że to będzie na 8 powtórzeń? Znaczy, no ja będę miał ciężko, żeby to 8 teraz zrobić po tym pierwszym wyzwaniu. Okay. Zobaczymy. To czuję. Ale no spróbuję, no słuchaj, no nie wiem, może nagle siły do mnie weszły. Ja sobie jeszcze tu sprawdzę. No, ile tam miałeś? Nie. Jaką tu serię zrobimy, mam tu zapisane wszystko. No okay. To będzie takie coś, że zrobimy 6-8 powtórzeń. Będzie pierwsza seria. No. Druga będzie back off. 10-12 powtórzeń. Tym samym ciężarem? Nie, back off, czyli mniej. Aha, ale no tak. Więcej powtórzeń. Okay. Dobra, i 12. Serię od back off zaczynamy. Potem odłożysz. No. Policzymy tam z 5 razy wdech i wydech głęboki. Zrobisz maksymalnie ile dasz radę, ja ci pomogę. Ale zostajesz w rozciągnięciu? Nie. Okay. I potem zrobimy dropa 2 razy. Czyli będzie 4 w jednym zaraz. Okej, okay, no. No. Samemu wyciśniesz? Nie, położysz mi, bo już nie będę tracił sił. Dobra, 3, 4. Okej. Okay. Dawaj! Raz. Dwa. Trzy. O, zajebiście. To będzie dobrze. 4. Dawaj! O, 5. Super. 6. Super. To jest to. 7. Dawaj. 8. Jeszcze 2 zrobimy razem. Dawaj. 9 i ostatni. Pomału na dół. Pomału. A już było 30 kilo mniej. Powiedział, że już będzie robocza. Nie? Na każdą stronę 30 kilo było mniej. Ale... Co ale? Co? To kończę. No? Nie, żebym się migał. Tylko jak dawno tak nie robiłem, jak to pierwsze ćwiczenie, no. To nagle bierzesz i czujesz, że upadek się Ale to robi. Dobrze było. Ale nie tak, ma ale. Tak jak ktoś powiedział, jeden zawodnik, nie. Upadek masz w głowie, nie. A nie tu. Głową przy ścianę. Ja tak zawsze mówię. No. Nie? To co, 15? Tam czułeś, nie? Czy dyszki?
Piątki? Dziesiątki damy. Dziesiątki? Tak. To są dziesiątki tu? Tak, no. Te o? To piętnastki. A tu masz dziesiątka, to. A druga? Tu. Tu się schylisz, bo ty jesteś młodszy. Taki przywilej. No. Okej. Okay. To teraz ósemeczkę taką? Tak, ale jeszcze muszę trochę powietrza złapać. Złap. Jak to jest z tymi filmami na YouTubie? Pół godziny? Wszyscy mówią super akurat. Godzinę za długi, nawet nie włączam. No. Nie włączam. Jak się mówi, włączam czy włączam? Włączam. Patrz. Właśnie. Ja mam taką perfekcyjną Asię, tak jak i ty masz pewnie. No. A Asię lubię poprawiać. No tak. A jak jedziecie... Do widzenia. A jak jedziecie samochodem, to dobrze jeździsz? No nie, oczywiście, że nie. Okej. Okay. Za mnie hamuje. No to nie, w ogóle mnie nie dziwi. Ale słuchaj, mój lepszy przyjaciel ma Asię. No. Ty masz Asię, no. Ja mam Asię. I każdy to samo mówi. Dlatego się tak rozumiemy. No właśnie. Mamy tak samo przechlapane wszyscy. Asia, to o filmy pół godziny czy godzinę? Na YouTubie? Pół godziny czy godzinę? No, mają trwać? Jak jest lepiej? A ty? A ja nie. Ale Asia się nie liczy, bo Asia to się nie zna. Także słuchaj. Jeśli powiedzmy, jesteś kulturystą, mówiąc kulturystykę, tak? Mhm. Nie będziemy teraz porównywać 30 do 60 minut. Mhm. Tylko powiedzmy krótki film, 10-15 minut, albo powiedzmy powyżej 30 minut. Mhm. Tak powiedzmy. Mhm. Bo to wolisz sobie włączyć film, który trwa dłużej niż pół godziny, no. Włączysz, oglądasz sobie, zrobisz sobie posiłek, zrobisz sobie cardio, wszystko co zrobisz pomiędzy, tak? No. Włączysz sobie film 10-15 minut, 12 minut. No. Robisz coś, kurde, już następny film musisz przełączać. Muszę ci zwrócić uwagę tutaj. No. Jesteś nieuważnym widzem. Czemu? Bo jak coś oglądasz, no. To musisz oglądać, bo akurat jak pójdziesz zrobić herbatę, to ale akurat nie. Coś ci mignie. Ale nie tak. Na telefonie jak sobie ustawię w kuchni, albo w kuchni telewizję, właśnie. Okay. Tak o to mi chodzi, nie? Nie ma takiej opcji, że gdzieś leci coś i nie oglądam, tylko... A ty wyciągniesz masło i chleba akurat do koniec odcinka. No to nie. Właśnie 10 minut trwa. No. A jak jest 40 minut, to wyciągniesz masło, salceso, wszystko, nie? Jeszcze. Jeszcze zdążysz zjeść. Jeszcze zdążysz zjeść, nie? Nie no, ja zawsze uważam, jak jakiegoś kulturystę lubię, albo oglądam Seven Nutrition, oglądam ciebie, oglądam byle kogo, to zawsze mi się lepiej ogląda dłuższy filmik. Zawsze. Mm-hmm. Ale dajcie znać w komentarzu w międzyczasie, bo jesteśmy ciekawi, no. Bo każdy jest inny. Jeden woli pół godziny, jeden woli godzinę. Ja wolę godzinę. No ja też. Ale nie każda. Ale nie każda chce. Dobra. Okej. Okay. Jak będziesz gotów, tutaj znać. Trzy, cztery. Jedziesz. O. Raz, dwa, dobry, trzy, cztery, dawaj, pięć, góra, sześć, góra, siedem, osiem, jeszcze zrobisz, hop, i ostatni, hop, i wolniutko, i wolno, ale fajnie, o tak, dobrze weszło. I pomocnik się nie męczy, nie? Bo tu, kurde, zarobiliście. No. Tylko wiesz, no. To jest taka banalna, zwykła maszyna tak naprawdę. No. Co tu przysiad zrobisz, wyciskanie, łyski wszystko. Nawet. Wszystko plecy. Zrobisz. No. Ale, no kurde, większość siłowni takiego czegoś nie ma. No nie ma. Nie ma. Tylko jest we frytaczym takie coś. Nie domyśliłeś się jeszcze? Słucham? Że tylko we frytaczym jest takie coś. Nie domyśliłeś się jeszcze? Znaczy widziałem chyba jeszcze... gdzieś to jeszcze widziałem. Chyba u Słodkiewicza. Kiedyś jak byłem gościnnie tam. Też ma od Waldiego sprzęty. A tutaj sobie zrobiłem... O, właśnie, też ma od Waldiego, bo ma taką zieloną. No. No. Też są te... Bo generalnie są bramy. Poczekaj, zaraz wracam. Gadaj. Już robi jak... Maniek, nie? Że niby idzie coś jak tam. Jak robię nogi, byś wyciskał, to wtedy sobie zrobiłem patent, bo jak jestem sam, to wkładasz ten pręt
tutaj na przykład, nie? No. I zatrzymuje ci się tu. Rozumiem, no. Zaczynasz robić, odkładam sobie tu. To jest szybka akcja, robisz. Tu jest zabezpieczenie, że jakbym za mocno przysiadł, albo bym nie wstał, to się zatrzyma. Rozumiem. Skończyłem serię, ale, pyk. Ale to nie jest patent, bo to już jest dawno w pendulum squat. No tak, nie? Tylko, że ja mówię, dostosowałem to tak, rozumiem, no z walzim do siebie, nie? No, to jest fajny pomysł. Jak masz pendulum, no to zawsze tak masz, że wyciągasz, wciskasz, albo wyciągasz lekko, no już przysiad, kończysz, wsuwasz, koniec. No, dokładnie, nie? Dobra. To był teraz pierwsza seria robocza. No, teraz tak, drugą. Chcesz ściągnąć? My pewnie ściągniemy teraz. Bo to jest mój ciężar, był i zostaje ten ciężar? Nie. Zdejmujemy piętnastki. No. I piątki? Dodamy... Bo to mi było, wiesz, tak na cztery ruchy praktycznie zrobiłem sam z tymi piętnastkami, nie? 4, 5. Zrobimy tak jak teraz. Mhm. Zrobimy tyle ruchów, ile dasz rady. Mhm. Powinno być między 12 a 15. Mhm. Pomiędzy 10 a 15 ruchom zrobisz teraz. Proszę. Zależy. No. I potem, no, słuchaj. No. Zrobisz ile dasz rady, maksymalnie. Aha. Odkładasz, okay. Usiądziesz normalnie. No. Oddech taki, nie wiem, z 5 razy głęboki wdech i wydech. No. Czyli taki rest pause. Okay. Kładziesz się, jeszcze raz robisz, ja ci pomagam. Okay. Wtedy zdejmuj, ty zostajesz, leżysz. Aha. Zdejmuj z jednej, z drugiej i drop. To wiesz co zrobimy? Ściągnij tą dychę. Czemu? Założymy tą dychę, będzie ci łatwiej ściągnąć, szybciej. Przestań, co ty? Nie, no tak? Kładź się, no co okay. Ty? Nie ma. Patrz, kładź się i zobacz, jaki posłuszny. No. I już leży. Dobra. Śmierdzi chichy. Trzeba pakować. Okej, okay. Lecimy. Do góry, pomożesz mi? Hop, dobra. Dawaj. Dawaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, minimum 10, nie ma opcji. 9, 10, okej. Okay. 11 i ostatni. Okej, okay, pomalę nogi. I rest. Oddychasz. Tak z 5 razy, pomału, nie spiesz się, pomału. I dawaj, idziemy. Jeszcze raz. Idziemy? Dawaj. Dawaj. I ostatni. Okej. Okay. I wstajesz. Koniec, dobra, jeszcze raz robimy to. O, widzę. Nie regeneruje się szybko. Ale może specyfika, nie ma tyle jedzenia, tego wszystkiego. No, oczywiście. Ma to wpływ. Minikat, starość, choroba. Pewnie. Dawaj. Zrozumiałem. Dawaj. Nie pomagam, dawaj. Pompuj. Pompuj. Super. I koniec. Oto ma być. Oto ma być. I jeszcze zapomniałeś dodać, nie moja pora treningowa. Aha, no oczywiście. Za mało posiłków. No. Dycha. Ten, co miałeś? No. To jest dycha. I 15. Jeszcze dychę miałeś, nie? Nie, no bo teraz mniej. Okej, okay. Dobra. I zrobimy, u mnie zrobimy dwa dropy. No. Jeden i drugi drop. Aha. Potem dopompuję. Dobra. Ale kurde, powiem ci, cieszę się, że możemy sobie razem zrobić trening. Że wiesz, mogę twoim planem pojechać. Że... Ja zawsze, super, cieszę się, naprawdę. Ja zawsze jak gdzieś nagrywam, to ja zawsze trenuję tak, jak ktoś trenuje. Aha. I zawsze jak już pod koniec taki... No. Pod koniec, to mi się pytają, jak było, to mówię... Słabo. Mówię, ludzie, ja tak nie trenuję. No. Jak ja z kimś kończę trening, to ja mówię, jakbym ja tak trenował jak wy, to chyba tak nie wyglądał. No. Nie, jak na przykład... Ale słuchaj, dobra, dokończ. No. Ja nie chcę mówić żadnych imion, no ale nawet i w Niemczech, jak trenowałem z IFB Pro różnymi,
to kurde się dziwię, że w ogóle wyglądają jak wyglądają, nie? Mhm. Ale masz na pewno też okres taki. Nie. Nigdy nie trenujesz lżej? Nie. Nie. Nie macie deloadów albo... Nie. Deload to mam, jak nie mam ochoty iść na siłownię, to dzień dłużej sobie przerwy zrobię. A to się, okay. to się może zdarza z dwa lub trzy razy na rok. Mhm. Wiesz, na przykład tak jak dziś, teraz miałem nagrywki, 6 dni pod rząd trening. No. To sobie zrobię 2 dni off. Po takim 6-dniowym maratonie. Tydzień temu, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Mhm. Czwartek, piątek był off, całkowity off. Aha, wiesz co? Fajnie jest spotykać się z ludźmi, z takimi na przykład jak ty, bo nieraz ci się wydaje, że prawie dosięgasz Everestu, no. A tak naprawdę wszedłeś na kozią górkę w Zakopanem, no. i wydaje ci się, że naprawdę i to ciężko trenujesz i tak dalej. Ja nie mówię, że też lekko trenuję, jak jestem w takim... Ja akurat stosuję te takie, ale to może z racji, jak będziesz za 20 lat, być może też będziesz potrzebował po prostu takiego okresu odpoczynku. Oczywiście. To tak w formie wytłumaczenia się mojego i tak dalej, ale jest to taki okres. Ale w pełnym sztosie, jak człowiek też trenuje, to lubię też trenować naprawdę ciężko. Aczkolwiek teraz tak patrzę, że trenuję ciężko, ale da się ciężej. Da się. Wiesz, co mi się wydaje? Że to nie są jakieś tam techniki, że nawet jak jesteś starszym gościem, który trenuje, to takie techniki można używać. Ale one wbrew pozorom są bezpieczne. Tak. Bo to jest wszędzie upadek. Respos, drop set. Ja w życiu tak mało tu nie wyciskałem, ale nie mam siły wycisnąć, bo że jestem tak mniejszy, jest wyeksploatowany, a stawy tak naprawdę zakładam zawsze te nakolanniki na łokcie. Ale byś chyba nie potrzebował dzisiaj. Bym nie potrzebował, więc założyłem po prostu z przyzwyczajenia. Jakbyś jako pierwszy zrobił to, to może tak. To byśmy, wiesz, po stawach. Ale jak wcześniej już wykończyłeś tę muskulaturę, to raczej jest niepotrzebna. Raczej niepotrzebna, ale wiesz co, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, będziesz miał chwilę jeszcze odpoczynku, nie spieszymy się, że tak naprawdę, żeby ciężko trenować, oczywiście jedzenie, suplementacja i tak dalej, ale chyba najważniejszym elementem, żeby wykonywać takie treningi, gdzie boli, gdzie jest upadek, gdzie gdzieś to walczysz z tym zmęczeniem, głowa. Jeżeli nie masz głowy do ciężkiego treningu, bo tobie się wydaje, a już jestem zmęczony. No. Tak jak z tym trenowaniem też powiedział, że najpierw upadek jest tu, w głowie ci się wydaje, a tak naprawdę możesz. No. Tylko jak ktoś ma słabą głowę, a nie mogę, nie mogę. No. No to nie możesz. Ja sobie tego nie mogę wytłumaczyć, bo zawsze, odkąd pamiętam, że trenuję, ja nigdy tak nie miałem, że myślałem, a ja już nie mogę. Nie wiem. Jak robiłem przysiad, czasami już nie podniosłem się. No. I wtedy wiedziałem, że jest upadek. Ale nie miałem tak, że o, teraz już przestanę, bo już na tyle zmęczony jestem. Mhm. No nie wiem. No, jak coś robię, to robię 100%. Ostatnio mi się taki jeden koleś zapytał na podcaście w niemieckim, Mike. Mhm. Jak ty z psychiką działasz, jak to jest jakiś cel wziąłeś w głowie na dzień, powiedzmy, i go nie zrealizujesz? A ja się na niego patrzę, mówię... Stary, nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy, mówię. No. Jak ja mam cel ustalony w głowie, to ja go zdobędę w ten dzień. Aha. Jak jest realistyczny cel, tak? Aha. 6 posiłków, 7 posiłków, trening, suplementacja, wszystko. Ja się dopiero położę spać, jak dam haczyk, że ten dzień jest zakończony. No inaczej nie ma opcji, wczoraj się położyłem spać o 2 w nocy, bo jeszcze zjadłem 7 posiłek tak późno, nie? Nie wiem, czy wiecie, bo także wielkie dzięki u Mike, czy wyjechał z Niemiec, wczoraj był w Warszawie na nagrywkach, do późna spał, wstał wcześnie rano i już jest u mnie i nagrywa oczywiście przyjacielsko ze mną odcinek, gdzie zawodnik takiej rangi mógł powiedzieć, daj spokój, a są tacy zawodnicy, nie mam czasu. Nie, ale muszę powiedzieć, że ja zawsze ja ci powiedziałem już kiedyś, wiem, że już umówiliśmy się raz, ale wtedy był kłopot u nas w sierpniu. Tak, tak. W tamtym roku, że nie dało się. To jest inna sytuacja, no. To jest sytuacja, ale ja frycie nigdy nie odmówię, bo ja byłem fanem fryty. Byłeś? Jak jeszcze czy jesteś? Jestem, ale już wcześniej byłem, o to mi chodzi. Byłem, jestem i będę. Jak nawet nie startowałem i jak jeszcze w ogóle karty nie miałem ani nic. Aha. Także ja tak dlatego mi się wydaje, że Urs taki dobry kontakt ma do mnie, bo ja go już jako normalny człowiek traktowałem wcześniej, bo on jest dla mnie nadal ten sam człowiek. A on mnie tak samo traktuje, jakbym ja był jego przyjacielem 5 lat temu, a on teraz, wiesz, kręci Jay Cutler, Sibam, a nagle Mike Cieśla. No kim ja jestem, tak? Jesteś Mike'iem Cieślą. No, ale bo ja do Jay Cutlera, no nie, w kulturystyce nikim nie jestem, tak? Aha. No, ale jednak jak w głowie ma ktoś poukładane, to nigdy zapomni, skąd jest, z kim miał kontakt, jak cię kto kiedy traktował, tak? I dużo ludzi to zapomina i moim zdaniem to jest bardzo duży błąd, bo jak ktoś dostanie się do szczytu i albo dostanie trochę jakby mocy, to wtedy zapoznasz prawdziwą twarz tej osoby. No, dokładnie.
Niestety tak nieraz się zdarzyło. Pamiętasz? Mogę zrobić sobie z panem zdjęcie? No widzisz. A teraz Mike, zrobimy nagrywkę razem? No właśnie. I gdyby wtedy coś było nie tak, to by nie było nagrywki. No by nie było. Dobra, reset. 3, 2, 1. Brawo. Jedziesz. Raz. Dwa. Do maksa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mocno. 9. To jest pani Asia? Tak, też. Raz. Mocno do końca. Nie dekoncentruj się. Góra. Jest. Teraz pos. Tak. Ma potechy. Zostawiam, nie? Tak. Raz. Pomóż. Dawaj. Jeszcze raz. Poszło. Jeszcze jeden. Góra. Dawaj! Okej. Ściągamy? Tak. Siedź. Pomału. Mógł oddech złapać. Czekaj, to jeszcze raz założę i ściągam. Nie. Czekaj, przejdę z tej strony. Nie musisz. Podszywaj. Ja ci pomogę. I cyk. I do końca. Ciśnij. Raz. Jest piękny upadek. Jedziesz. Koniec. Okay. Jeszcze w dopy jeden. Dwa. Trzy. Mocno. Trzy raz. Hop. Okej. Koniec. Tu mamy trzy serie. Mhm. Ale normal. No nie do końca. Okej. Okay. U mnie nie ma normal. Będzie tak, o, że zrobimy... A wiesz co, to jest krochmal? Jak? Krochmal? Krochmal? Krochmal. Nie, co to? To jest takie z mączki ziemniaczanej do ręczników albo do pościeli, żeby były takie szorstkie, twarde. Kiedyś tak dawniej prały panie i w krochmalu robiły, żeby były takie... W którym roku tak było? W 88. Czy w 45? Też. Dobra, nie ma normal? Nie ma normal? Jest krochmal. Robimy... Tak, o. Trzy serie. Mhm. Powiedzmy, zrobimy 12 powtórzeń. Tak, żeby już był na mat. 12 powtórzeń. No. Będzie pierwsza seria. Druga, powiedzmy, tylko damy radę z 10, 11. Mhm. Zrobimy sobie rest poza, aż do 12 dojdziemy. Okej. Okay. I potem trzecią sobie zrobimy. Okej. Okay. Tym samym ciężarem cały czas. No. Powiedzmy 8, 9. Aha. Rest poza, aż do 12 dojdziemy. Więc trzy razy ten sam ciężar, zawsze do 12. Okej. Okay. Ale myślisz, że po respauzie to może być nawet jedno albo trzy powtórzenia, w zależności, tak. Musimy dojść do 12. Tak, zawsze. No. Chyba, że zrobisz dwa i będziesz miał 10 respauzów. Nie. To będziemy musieli dołożyć trochę więcej kilogramów. Czyli co, teraz robisz już fest? Czy... Nie, nie wiem, bo wiesz, maszyny nie znam. Więc muszę pierwszy zobaczyć, jak ciężko w ogóle będzie nam szło, albo jak lekko. Mhm. Nie musisz pomagać. Okej. Okay. Ze samemu wycisnę. Nie za lekko. Dla ciebie. Za lekko. Opa. Gdzie będzie być za lekko? To się rozgrzeje. Że nie rozgrzany? Taki trening ci powiem, co. A ty wiesz, że to jest nieprawidłowo tak robić? Kto ci tak powiedział? Ja ci tak mówię. Musisz mnie przekonać. Tak? No. No, za lekko mi źle. Czemu nieprawidłowo? Słuchaj, jak ty wyciskasz, no, to chcesz mieć kręgosłup lekko wygięty. Ale to się wzięło na przykład z trójboju, że jak masz lekko wygięty, no, klatkę masz wyżej wniesioną. O, właśnie. I wtedy punkt ten niski jest wyżej, no, więc masz mniejszą drogę do wyciśnięcia. A no dobra, ale my nie robimy aż takiego łuku, tylko lekki łuk robimy. Ale po co ci ten łuk? Żebyśmy mogli z tyłu lepiej spiąć barki, z tyłu te, jak się nazywają? Najszersze? Nie mogę, nie dosięgam tam z tyłu. Czworoboczne? Łopatki. Łopatki, okay. Żeby łopatki złączyć do tyłu, no, żeby wtedy wycisnąć lepiej w klatce. Ale no zobacz, patrz. No czekaj. Nie? Czy jestem tu?
Widzisz różnicę? Pewnie nie widzę. A nie robisz takiego łuku w plecach, w kręgosłupie? Znaczy generalnie masz chyba, wydaje mi się, lepszą stabilizację, jak masz dociśnięty... No, wiesz, tutaj zdania mogą być podzielone, no. Nie? Ale wtedy, pamiętasz, że jak masz stopy na ziemi, punkty podparcia, tak jak robią no, wyciskacze, jest o wiele jesteś stabilniejszy. Silniejszy. No. Jesteś no właśnie, więcej dasz radę pod... Bo siła idzie też z nóg i tak dalej, nie? No. A mi nie chodzi o to, żeby być silniejszy, tylko ale właśnie o to chodzi. Nie. Wyizolować mięsień. Nie, ale właśnie o to chodzi. Moim zdaniem znów jest różnica, bo jak weźmiesz więcej ciężaru na klatę, no. To masz lepszy workload, czyli możesz klatą więcej ciężaru podnieść i lepiej aktywujesz mięśnie. To znajdziemy kompromis. To jak robimy ciężko, ok, stabilizacja, nogi na podłodze, ale już takie izolowane ćwiczenie i takie, wiesz, pompujące, że już nie ma dużego ciężaru, tylko do upadku. Ale będzie zaraz wysoki ciężar. Wysoki ciężar zaraz będzie. No, ale jak będzie niski, to wtedy sobie podniesiemy nogi. Nie ma niskiego u nas. Czyli nogi nie mogą być do góry, no. Nie, nie mogą być. Daj 15. Ok. I 10. Ok. I krochmal. Teraz będziesz wiedział, co to krochmal. Musisz być twardy jak pokrochmalony ręcznik. Tak się mówi? Nie, ja tak powiedziałem. Nie powtarzaj tego nigdzie. Sam? Sam, sam. Jest dobrze? Jo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O kurde. No ale okej. I wiesz dlaczego? Zdejmiesz zaraz trochę. Bo to już... Właśnie te tricepsy mocne i tu już widzisz, jak mam ten ruch. No. Dlatego nie przenoszę ramion, bo już wtedy klatka mi odchodzi. No. A mam wrażenie, że tymi to, co wycisnąłem, jakbym robił klatki, to, trzy ruchy i koniec. To teraz klatą nie wycisnąłeś. No nie. Bo ty miałeś też, jak ja miałem ręce wyżej. No. I czułem, jak w klatce mi wchodzi. Tak. A ty wyciskałeś tak. No. Tego chodziło ci, nie? No, chciałem wiedzieć. Tu na pewno pan Wilk mi dał rację. Nie wiem, co będziesz chciał potem zrobić, a ogólnie jeszcze potem robię 3 ćwiczenia na barki, nie? Możemy zrobić. Robię, tylko wiesz... Powiedz, co robisz, to... Ja wtedy robię... Pierwsze ćwiczenie jest takie... Też takie dwutypowe. 2,5, 8 ruchów. 5 kilo, 8 ruchów. 7,5, 8 ruchów, aż dochodzę do 30, aż już 8 ruchów nie zrobię. I potem znów w dół wchodzę, schodzę. Na razie. A na dole są takie hantle, że są poukładane? No, ale... No, to możemy zejść na dół, jak chcesz. Chyba, że chcesz zrobić biceps albo triceps, no to możemy... No biceps zrobimy. No to zrobimy biceps. No triceps już dzisiaj tak dostał po nogach, że... Po nogach. Triceps. Ale z polskim u ciebie nie ma problemu, czy są nieraz tak jak... Nie mówię krochmal, nie? Ale są takie wyrazy, że na przykład coś ci jest ciężko wyłapać? Nie, akurat taka gwara stara to o coś innego, ale tak ogólnie to nie. Mam, wiesz, tak jak mówiłem, nie? Mamy Asię, to Asię nas poprawiają. No tak. Dlatego jesteś perfekcyjny. Co, dokładnie. Staram się, ale niestety nie zawsze mi się udaje. Nie? Powiedz mi, jak teraz skończysz trening zawsze? Czy pijesz jakiegoś szejka, a potem jem za godzinę, czy od razu jesz? Nie, od razu jem. Od razu, jem. Od razu biorę w dzień wysokowęglowodanowy, mam 300 gram płatek. Aha. Takich z cukrem z wszystkim, nie? Normalnie. No. I 80 gram białka w proszku. Z izolatu, no. Znaczy ja mam, u nas jest tylko jeden, u nas jest 30% izola, 70 WPC. Okay. Jest taki mieszany u nas, nie? Aha. No i to od razu jem na miejscu, jadę do domu i w domu tak gdzieś godzinę później jem od razu następny posiłek. Nie? No wiesz, płatki i whey szybko przetrawisz. No tak, no. Godzinę, półtora i wiesz, już nie masz, nie czujesz tego. Ja pierdziele. Chłopie, o czym ty mówisz? No. A ty co jesz? Banany. Po treningu, banany? Nie, wiesz co, ja zazwyczaj kończę trening, wypijam szejka. No, ale z czym? Białkowego. No. I jadę do domu. A czemu węglowodanów nie dodajesz?
Jadę do domu i jem wtedy taki mocny posiłek, nie? A czemu nie dodajesz po treningu od razu szybkich węglowodanów? To już musiałem mi się trenera spytać. Roland. Powiedz, zapytaj. Plus, Roland. Warum gibst du Fritter keine Kohlenhydrate? Nochmal, co to znaczy? Jeszcze raz. Aha, dobra, bo gdzieś słyszałem, a nie wiem, co to znaczy. ale powiedz do Rolanda, ich brauche Kohlenhydrate. Ich brauche Kohlenhydrate. Tak. Dokładnie, to znaczy ja potrzebuję węglowodany. Okej. Okay. Nie, teraz, a tak to mam, nie? Tak to masz, okej. Okay. No. I przed treningiem, i a, intra, no. I post tak samo, nie? A ci powiem, jak jestem 10 tygodni przed zawodami, no. To jem w siłowni normalny posiłek już. Okej. Okay. Zamieniam sobie te płatki z białkiem na kurczak z ryżem, wołowinę z ryżem, coś takiego. Okej. Okay. Bo ryż też bardzo szybko trawisz i ma wysoki GI, tak aha. Naprawdę. Więc wtedy już, żeby mieć więcej tego jedzenia, bo głodny jestem oczywiście, na redukcji to wolę zjeść posiłek zwykły, niż marnować na płatki jakieś, no, nie? No, to jest właśnie i jak najwolniej. No. Jak najwolniej. Mała łyżka, tak. mały widelec, tak, nie? Tak, żeby to jak najdłużej trwało. Jak najwięcej sałaty, pomidora dodać, żeby tak, to było, no. Nie? Żebyś tylko mielił cały właśnie. Czas, nie? Dobra. Ostatnie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Mocno. 7. 8. Jeszcze pójdzie. Sam. Kurde, ale muszę powiedzieć, że jedyny minus. No. Mi się strasznie zjeżdżają. Ślizgają mi się strasznie. Dlatego ja używam, ludzie się z nimi śmieją. No. Fat gripperów. Tych padów. Nie. Ja biorę normalnie. Paski? Paski. Aha. Zawijam sobie i wyciskam. Mhm. A ludzie ze mnie się śmieją. A, ale się, wiesz. Sami albo tacy. To im się nie ale ślizga. Po co używasz paski? No kuźwa, no po co? No, ale też dzisiaj właśnie zauważyłem, że zresztą widziałeś, że poprawiałem, nie? No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wypocząłem i. To jest właśnie albo to. Wciula leciał wcześniej. Nie. Tak. Zresztą zauważyłem to, ale na pewno ty też. Jak się zagadam i dłuższa przerwa, wiem. To i właśnie. Tak samo. I moje pytanie, bo chciałem ci tutaj zadać, jak odpoczywałeś, nie chciałem ci przerywać. Jak u ciebie z tymi przerwami jest? Na przykład tak jak teraz bym robił to ćwiczenie, że mam po 12 powtórzeń i robię respos, to bym tak się starał półtora, dwie minuty. Szybko, tak. A tak jak ogólnie, żeby jak najwięcej siły, jak najwięcej ciężaru wziąć, to wiesz, 3-4 minutki, nie? Zrobię serię, idę do domu coś zjem, przychodzę, druga seria, idę coś zjeść, trzecia seria. Ale wiesz, od tego mi czasami wychodzi 2,5 godziny trening. No. Jak na przykład nogi robię, wiesz, 2 dwudziestki, 3 dwudziestki, 4 dwudziestki, 5 dwudziestek, aż dochodzę do, nie wiem, 15 dwudziestek, to mi zejdzie, nie wiem, 45 minut na jedno ćwiczenie, nie? No tak. Jeszcze trzeba odpocząć i to nie jest tak. 30 sekund, bo tak. byś czwarta z 4 dwudziestkami już nie wstał. Wiesz, jeszcze ręczny zaciśnij, zerwiesz jakiś metal z Ameryki. Jak u Furnejki. Słuchaj, dobra, to tu mamy, nie? Tak. 3 zrobiliśmy. I co teraz? No i teraz normalnie brama. Ja u siebie teraz, jakbym miał na plan, to mam na przykład zrobione na negatywnej ławce, na skos w dół, rozpiętki, super seria z rozpiętkami na stojąco tam. Okej. Okay. Taką super serię. Ale my możemy zrobić osobno. Aha. Jak tam uważasz? No dobra, to sobie zróbmy teraz bramy? Bramę, no możemy. Potem sobie będziemy tu wyciskać. Tu sobie wyciskać, tak. No. To ja mam tu robić? Tak, rozgrzej się tam porządnie teraz. Przyzwyczaj się do ruchu i tyle. Będzie git. Dobrze czuć. To zaczynamy tam od wyciskania, czy? Tak. Tylko wiesz co? No. Chyba będziemy musieli dać, albo będę bardzo powoli robił ruch. Ja to sobie, wiesz co, wezmę to, co było, a ty możesz, chyba że chcę ci gumę założę, jak chcesz. Ile ruchów robiłeś teraz? Teraz zrobiłem 10 i powiem, że już czułem, że jest ciężko, nie? Naprawdę. Ja zaraz tu stanę i zobaczę.
Okay. Ty zaczniesz. Dobra. Ale lepiej chcę zrobić jeszcze... Nie, ale mogę z tubą zrobić tak jak ty. Tylko, że najwyżej zrobię mniej ruchu. Tak jak mówiliśmy na początku. Tak jak tu zrobiłem, nie? Spokojnie, zaraz zobaczymy. Będę chcę zrobić shake'a jeszcze. Dobra, lecimy w serii łączonej. Ciszy. Teraz. Okej. Okay. Jo. Jeszcze nie rób, ja chcę tu być przy tym. Dobrze, dobrze. Tak pomyślałem. Dobrze. Świetnie. Dobrze. 로스네다. 바이타 바이타. 바이타 바이타. 아르바이트 아르바이트. 비셉스 원. 오. 요, 나와이. 오케이. pierwsza seria. 3 takie zrobimy. I super. Ja do tej pory, bo wiesz, każdy go pyta, jak to jest, jak przeżyłeś to, ten Mr. Olympia. No. On mówi, Mike, ja tego nadal nie przeżył, ja w to nie wierzę. Aha. Że on dalej, że to już jest, wiesz, chyba jego pierwsza Olympia była w 2021 roku. No. Pierwszy, drugi, no, w 2021. On dalej tego nie mógł, on dalej tego nie realizuje. Mhm. Tak? A już była druga, już była trzecia Olympia. No, i cały czas jest top, nie? No, cały czas jest. A on w ogóle tego nie realizuje, nie? Aha. Wiesz, to jest takie dziwne właśnie, ale po tym widać, że on jest jeszcze takim gościem, który ma, wiesz, kontakt do tych ludzi, co kiedyś miał, co rozumie się z ludźmi z kiedyś, to utrzymuje kontakt. Ale wiesz co, no, ja jestem szarym człowiekiem, nie? No. Ale piszę do niego i on mi odpowie. No. I wiesz, no nieraz może, wiadomo, gdzieś jest na wyjeździe w Brazylii czy gdzieś, inna strefa czasowa, ale zawsze i tego, co tam, nie, no. I ha, 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 i coś. No. A nie, że wiesz, gdzieś wrzucony do kontaktów i okej, okay, dobra, do widzenia. Rozumiem, nie? I to jest fajne. Ale nawet jakby tak było, to bym się nawet niego nie pogniewał, bo wiem, że ma dużo na głowie, rozumiesz? No. Nie? A tak to jest chociaż fajnie, tak jak właśnie mówię, że jak z kimś masz kontakt, widzisz, kiedyś byłeś miły do mnie, aha. A ja zawsze będę miły do ciebie. O mnie co by nie było. Tak życie działa. No. Nie? No to jest. Wszyscy działamy na zasadzie lustra. Dokładnie. Nie? Nie ma to, że jest ktoś lepszy. Tylko, ktoś że kurde gorszy. W ciężarach jakoś to lustro mi nie działa dzisiaj. Zwierciadło. Lecimy. Ty się musisz tym bawić trochę, nie? No. Chcesz gumę? Nie, nie. Będę pomału robił. Dobra. Trochę pogadamy, pośmiejemy się. Zapal se. Jedziesz. Już końcóweczka. Prawie. Fajnie teraz pokazałeś, że robisz dokładnie, nie? To jest koniec upadek. A no. Dodatkowa siła gdzieś tam zewnętrzna dochodzi, jakaś dynamika, no, i jeszcze dalej możesz. Dodasz trochę bicepsów, trochę barków, no. Zaktywujesz inaczej, no. Trochę, wiesz, szarpniesz. Ale ty, czemu nie? No. Tak jak zawsze mówię, że to jest, moim zdaniem to będzie efektywniejsze niż pisanie, nie? Kątem. Że sam koniec fajną pompę się tu ma. Mhm. Fajną.
Obawiam się, że niedługo się zerwie tu coś. Nie, bo to tak... No, no ma tak być. Ma tak być. Jeszcze jedna, nie? Ostatnia, no. Super. A na bicepsy to ty już wymyślisz, co będziesz chciał. Wiesz co, fajne, co zrobimy tutaj uginanie? No. Na takiej fajnej rączce. Fajnie pracują ręce. Jest bardzo wygodnie, tym bardziej, że ty masz problem z tą, prawda, odwiedzeniem. No. To naprawdę będzie ci się tu dobrze robiło. I później sobie zrobimy podciąganie na drążku na biceps. Żartowałem. Słyszeliście to, kurde? Nie. Wiesz co zrobimy? Podciąganie sztangi w opadzie pod chwytem. Bo dużo ludzi mówi, ej, a ty biceps zrobisz? No. To dlaczego nie zrobimy bicepsu na to ćwiczenie? No właśnie. Odwrotnie. Tego ćwiczenia na biceps? Okej. Okay. Fajnie wchodzi. Dobrze? No. To nie będziemy już nic kombinować. Nie. Zobaczysz, co mi się podoba. No. Nie, ja często robiłem, wiesz, też to ćwiczenie. Lubię to ćwiczenie. Tylko, że sobie robiłem na przykład drugą stronę, nie? Że tak, no, aha, rozumiem, no. No, to bo ty trochę za daleko jesteś teraz. Za daleko? Musisz ciut bliżej, musisz robić na podłogę. Albo tak, no. Ról tak robił. Ról tak robił. Tak? Tak. O, tak. Czujesz? No, fajnie wchodzi. Dobrze, że mi przypomniałeś o tym ćwiczeniu. Piękne. Kurde, kupę lat nie robiłem. No. Już pod koniec prepak, że mam rady wymyślać, że właśnie zacząłem sobie robić wszystko na linkach, nie? Bicep, stylice, wszystko, nie? Bezpiecznie wtedy, nie? O, fajnie. Ci powiem, za dużo ciężaru to już tu linki nie trzeba, nie? Ale lubię ten wyciąg. Pomijałem sentyment, a dwa jest jeden do jednego. No. No bo co tu masz? No z linka tylko link, no. Przełożenie. Jeszcze raz. Mocno. Ciśnij. Okej. Okay. Czyli tak fajnie, jak sobie weźmiesz, no. I dochodzi do czoła i sobie tak jeszcze te łokcie tak zbliżysz razem. Aha. No. Dopięcie. No, fajnie właśnie. Ja to znowu wystał parę razy, mi linka pękła. Tu? Tu nie. Nie strasz. Ale właśnie nieraz, wiesz, pamiętam pierwszy trening kiedyś po Sylwestrze. Nowy rok, pierwszy trening na plecy, ściągam. Bum, do karku. Kurde. Lata temu. Łeb rozwalone, nie? I teraz też na przykład ciągnę, to staram się taki ruch prowadzić, że jak ta linka by pękła, żeby nie to poleci ciągu, za głowę, no. Nie? A nie? No to mówię ci szczerze teraz, śmiemy się z tego, ale wczoraj mam załadowany taki ciężar, i taką sobie agresję miałem, więc tak wyciskał mocno. No. Jakby mi się to zerwało do końca, no. To bym mógł sobie krzywdy zrobić. No, kolana albo coś. Kolana, albo wiesz, bym wyleciał z tego fotela, bym sobie, by mi ciężar na kolana spadł. Ani mi nie mógł, wiesz, no, nie chcę wiesz, tego wyobrażać. I to jest takie... No teraz był ten wypadek, nie? Tego chłopaczka, 29 lat. Nie wiem. Wiesz, wyciskał sztangę na klatkę, odkładał, źle odłożył, spadła mu na krtań. Koniec. No. I to jest, zobacz, no, no ale normalny słuchaj, trening jak zawsze. Ja zawsze każdemu mówię, jak samemu trenujesz, to trenuj tak, że nawet jak nie masz rady, żeś mógł sobie odrzucić. Dlatego... Tam nic się nie stanie. Jak hakszmik mam założony 400 kilo, no. Nie dam rady. Usiądziesz. I koniec. Tak. Nie? Tu nie dasz rady, odpuszczasz. Wbrew pozorom, hak jest bezpieczniejszy niż suwnica. Tak, oczywiście. Bo tam może być jakiś przeprost, coś tam cuda na haku. Albo wstaniesz, albo nie, albo wyprostujesz i... No. Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie, też tak mam. Uwaga. A nie, tu. Bo nie patrzę, czy ręki czasami być sobie palców, bo nieraz są sztabki nie. Blisko. Jeszcze bliżej znowu, dupą. Jo, właśnie. 3, 4, 5. Okej, okay, jeszcze 2. Jeszcze 1. I dociśnij. I pomału. Mam pomysł. Prawdziwy nauczyciel. Czemu? No, widać było, że kombinujesz coś tam, ten, no, knujesz. Ale, no, zobacz, teraz jak widzisz, robię bicep, będzie okej? Zobaczymy.
Tu się znowu chciał usiąść, nie? Jak do benchpressu. Benchpress. Ci poprawię w razie czego, jak upadnie. A tak se kombinujemy teraz. Zobaczymy. Nie? Oj. O, no. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Mocno. I przytrzymaj, i przytrzymaj, i przytrzymaj, i przytrzymaj, i przytrzymaj, i przytrzymaj. O, a to jest takie... Będziesz proszę? No. To okay. Jest takie wymyślanie, nie? No. A to musiało być jak z tym? Taki szeroki gdzieś na przykład, no. Nie? Ale jest coś w tym, nie? Albo jakaś guma. Albo jakaś guma. Tu mocno ścisnęła, a mam taką, wiesz, 50 kilo gumę, to by się nie rozeszło. Nie, chyba nie. Tylko, że dla mnie to będzie, wiesz... No chociaż... Nie wiadomo, gdzie by to musiało... Nie, no tu musi być, nie? Ale aż ten, jak to jest siła, nie? No. Na tricepsa gdzieś to musiało być, nie? Ale... Dało radę, ale to jest kombinowanie, to już nie dla mnie. No. Takie. Ale żeby nie było porówno, to też muszę zrobić. O, dla mnie to będzie opadnie jak stare gacie. O nie, dobrze. Nie, dopiero jak uginasz. Jak prężysz, no. No, musiała być guma. No. O kurde. A zmniejsiły, nie? O kurde, dobra. Trzymasz? Jo. Ale to jest to, o czym ty mówiłeś, nie? Czyli to tutaj... Tak, właśnie tego, jak tam miałem... Odwrotnie, żaru. Czyli łokcie idą na zewnątrz? Tak. Łatwiej, nie? Idą no. Tu? No, trudniej. A ja właśnie mam ten problem, że ja nie mogę tak właśnie wykrzywić tej ręki. Aha. On taki... O. Ale bicepsy tyłem na przykład albo coś, to jest okej, okay, bo mobilność masz dobrą, nie? Na zawodach. Tylko, że inaczej to jest, wiesz. To jest inaczej, suche, tak. To jest coś innego, kurde. Wody mniej, tłuszczu mniej, wszystkiego, nie? Wstajesz, nic ci nie boli, bo jesteś lekki. Kurde, wychodzę z psami, łażę, kurde, wiesz, jestem taki mobil... Mówię, te pierwsze 10 tygodni jest spoko. No. Tylko to ostatnie 6 to już jest dla mnie horror, nie? No. No. Końcówka jest. Coś robimy, czy kończymy? Kończymy. Okej. Okay. Już chyba... Teraz jeszcze jesteśmy 2,5 godziny. No, takie różne. Dobre. No. A tak naprawdę to nasze spotkanie plus to i tamto, bo jeszcze różne rzeczy były nagrywane. No to... Byłem 12.30 tu na miejscu. A mamy, nawet można spojrzeć na zegarek, nie wiem czy będzie widać, która jest godzina. Zaczęliśmy o 12.30, ale jak już się spotkać... Ale wiesz co ci powiem, no. Że to jest jakieś dziwne. Gdziekolwiek bym nie pojechał, to każdy mi mówi po tym, Majkę, jak ja z kimś innym nagrywam, to 2 godziny nara do domu. No tak. A jak ja gdzieś jadę, byłem u Dawida, no. 7 godzin. Tu jestem, 5 godzin. Wczoraj byłem z chłopakami, spotkaliśmy się na 15, a na 22 pojechał, 7 godzin. Aha. I Roland do mnie tak samo mówi, Roland, Majka, ile ty potrzebujesz? Mówię, no Roland, z 2-3 godziny trening, no. Jeszcze wiesz, pogadamy, przetreningówka, zjemy coś. Mówię, no z 6 godzin licz nagranie. No. A nie, to dopiero w kwietniu będę miał czas. No. To tak dziwnie, nie? On ma, jak to mówi, terminy. No, ja wiem, no. No, no i wiesz, może jesteś z kimś tam, nie? I, no. Ale mówię, tak zawsze mnie dziwi, że tam gdzie ja jestem, no. Zawsze długo schodzi każdemu. No i bardzo dobrze. Ja wiem. I bardzo dobrze, słuchajcie. Może ludzie mnie lubią i chcą ze mną pogadać. Albo może i, no nie wiem. Jak będziesz nagrywał godzinę, góra półtorej lub dwie, to wiesz, jaki mają stosunek do ciebie. Dokładnie. To jest taki wyznacznik. Ale dziękujemy wam bardzo, że byliście razem z nami. Moim waszym gościem był Maj Cieśla. Ale czekaj, jeszcze pozy mieliśmy zrobić. Ja pierwsze słyszę. Na razie, cześć. Marcin, nie słyszałeś pozingu jakiegoś? Nie, ja chciałem nagrać, tylko Marcin mówi, karta mi się kończy, bateria mi się kończy. Aha, nie damy rady już. Tak, no to już nie moja wina. Okej. Okay. Ale telefon to będzie zła jakość. Tak. Nie? No. Nie będzie wiedzieć różnicy między nami. Mam nadzieję, że trening i cały ten odcinek jakościowy był dla was. Miło spędziliście czas na kardio. Przypominam tylko to pytanie, czy filmy pół godziny, czy godzinę lub dłużej. No. Jakie? Chodzi o to, nieważne co będziemy robić, może to jest ważne, ale jakie są wasze gdzieś tam te, co chciałem powiedzieć? Co wolno ludzi lepiej oglądać, czy krótszy albo dłuższy film. Ej, zapomniałem tego słowa, no. O Jezus. Ale jakiego? No wasze podobania, jakieś inne miałem słowo na myśli, nieważne.
Trening bardzo fajny, 2,5 godziny pogadaliśmy. Pryta ładnie się wywinął, formy nie będzie. Dziękuję bardzo. To czekaj, jeszcze nie. jeszcze nie chciałem coś powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć, że Mike tak trenuje. Ktoś by powiedział, że bo tu nagrywka. Nie wiem, ile wyjdzie ten odcinek, bo na pewno wiadomo, te różne rozmowy gdzieś tam będą poucinane, żeby po prostu was nie zanudzić. Ale u ciebie trening, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, już nie pamiętam, 2-3 godziny to tak normalne, to jest, że spędzasz na siłowni. No. Aha. Weź no, wypowiedz się trochę więcej. No nie, no. wiesz, dla mnie to jest normalne, wiesz, dla kogoś jest normalnie, nie wiem, nie wiem. Bo niektórzy 40 minut, 45 do domu. Wiesz. To zależy ja wam, tak, ja wam tak opowiem. Jak teraz będzie ktoś mądry pisał, ale Dorian tylko spędzał 45 minut na siłowni, to jest nieprawda. Dorian nie spędzał 45 minut na siłowni. On może trenował ogólnie bez warm-up, bez niczego. Mu wychodziło ten czas na treningu 45 minut. Mhm. Ale jak on trenował nogi albo klaty i on porządne ciężary wyciskał, czy tam na przysiadach, ile nie wiem, 300 kilo przysiad robił, aha, to mu też nie schodziło 45 minut. To mu jedno czy nie schodziło 45 minut, tak? Mhm. Ale tak efektywnie to wszystko, wiesz, tylko na pojedyncze serie sobie przeliczysz. Mhm. Jedna robocza seria, drugi back-off, mhm, i tak dalej, to ci może wyjdzie z godziny treningu. Mhm. Ale tak ze wszystkim, przygotowaniem, rozgrzać się, potem jakiś trening porządny. Czyli od wejścia do wyjścia. Tak, na pewno by też schodziło z 3 godziny, bo wiem na 100%, mhm, bo jak się już jest w tych okręgach, to mogę powiedzieć IFBB Pro, tak, mhm, gdzie ma różne kontakty, to ludzie po prostu mówią, słuchaj Mike, to co było mówione, to jest fajne i śmieszne, mhm, ale tak naprawdę nikt nie siedział 45 minut na siłowni. Mhm. Chyba, że Flex Wheeler, no bo on miał taką genetykę, że sobie pomachał i wyszedł, nie? O. Przyjechał ze swoim Ferrari, Lamborghini, wysiadł, pomachał sobie dwa razy i pojechał do domu, nie? No, ale Flex mocno się zmienił, ale to już temat na inny ten. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście razem z nami. Ja zakończę ten trening po niemiecku. Ich bin zweifelig, ich halte Franzins in Baza. Dobrze powiedziałem? No prawie. Mam 20 lat i dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Dziękuję, że przetłumaczyłeś. Dobra, idziemy coś zjeść i wypić. Dokładnie. Trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco i wpadajcie na kanał również Majka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dobra, radę? Nie połam mnie. O moje plecy, Jezus.